Siemanko, ja jestem Tymon. Dziś pokażę Wam trzy sztuczki z rekwizytami, także będą wyjaśnienia. Zapraszam do oglądania. Zobaczcie, mam taki sznureczek i taką gilotynkę. Włożymy sobie sznureczek do środka. Cyk. Teraz uwaga, zatrzymam w jakimś miejscu. Cyk, przecięty. Widać? Wszystko tutaj widać, że jest przycięte, a najlepsze, że można go wyjąć z powrotem. Znowu jest wszystko normalnie. Ten rekwizyt jest tak zrobiony, że tutaj znajdują się dwa takie malusie kawałeczki. I widać, że to się przesuwa. One są tutaj ukryte. I one się wtedy pojawiają. A jak włożymy sznurek, wygląda to jakby sznurek się przeciął. A tak naprawdę ten właściwy sznurek przechodzi sobie tędy. Widzicie? A normalnie widzicie, co tu się dzieje. Jest sznurek. Teraz pojawiają się te małe, a sznurek idzie tędy. I znowu powracamy. Można wyjąć. No i oczywiście link w opisie do tego fajnego rekwizytu. Proszę o wybór jednej dowolnej karty. Tylko na razie nie pokazywanie tak. Jednej. Tak? Poczekaj, ja się odsunę. Aha, ja się odwrócę. Podejdź, to do kamery możesz pokazać. Okej? Okej. Dobra. Włożymy ją tam gdzieś. Gdzieś włożymy. Tak. Teraz proszę tak jedną rękę wyciągnąć. I drugą na górę. Położymy talię. Zakryj drugą. Ty przykryj z góry i od spodu. Okej, okay. Ja będę miał taki lekki dostęp. Wyciągnę jedną kartę. Okej. Okay. Dwójkę kier czy serce. Dobra, udało się. Uwaga. O, moja karta. To teraz waszą kartę. Cyk. Jest? Dobra, chwila. Ale teraz spróbuję, żeby cała talia zniknęła. Może być? Okej. Okay. Wszystko znika. Tak, a teraz spróbujemy, żeby wszystkie karty zniknęły. Może być? No spróbujemy. Wszystkie. 3, 4. Cały czas są? Są. 3, 4. Czujecie? Jest cały czas? Jest. Jest? Jest. No to otwórzcie. O kurde! Proszę bardzo, nie ma kart. Szklane. Cześć. Jest super. Szkło. Proszę bardzo. To jest, ja nie mam. Dziękuję bardzo. Skrystalizowały się, czy co? Gratuluję ci. Piękna sprawa. Dziękuję. Do tego triku musimy kupić taką szklaną talię. To się nazywa Omnidek. I teraz tak. Musimy sobie zapamiętać tą kartę. Dwójka kier. Kładziemy ją na górze i chowamy to do kieszeni. Teraz normalnie idzie sztuczka, wybierz kartę, na przykład tą. Człowiek wybiera. Jest to król. I można wyjść, niech on sobie zapamięta. W tym momencie chowamy do kieszeni talię i wyjmujemy sobie tą potajemnie. Podnosimy ją trochę, tutaj jest, że wkładamy do środka, prawda? Więc trzeba unieść pierwszą kartę, żeby włożyć pod nią. O tą kartę. Żeby włożyć pod nią. I dalej, wystaw rękę. Tutaj jest oczywiście ta szklana. Wystaw rękę. Wtedy się kładzie. Cyk. Mówimy, że wyciągniemy na przykład dwójka kier, nie? I wtedy jest ta karta. I potem, a teraz twoją kartę. No to wiemy, że to jest ta druga. A teraz cała talia zniknie. Cyk. Raz, dwa, trzy, czujesz ją? Tak. I człowiek odsłania. Wow, co się stało? Co musimy sobie wyćwiczyć, żeby potajemnie, jak mamy tą dwójeczkę i mamy tą talię w kieszeni, żeby potajemnie sobie schować ją. I cyk. I to wygląda jak normalna talia. To jest tak zrobione ładnie. Prawda? Tu jest takie białe. I się wydaje, że później dopiero się zamienia. No. I oto wyjaśnienie.
Postanowiłem wcześniej wyjaśnić wam trik z solą, bo te 300 łapek w górę to za parę lat pewnie wbijecie. No cóż, tego właśnie będzie potrzebny jeden rekwizyt, więc nadaje się to do tego filmu. No, patrzcie. Do tego triku będzie nam potrzebny taki oto sztuczny kciuk. Można kupić go przez internet, będzie link w opisie, ja mam takie dwa. I tak, na przykład jak wykonujemy to z chusteczką, to ukrywamy go sobie tutaj w dłoni, prawda? I wkładamy chusteczkę. I jak tak przepychamy, to w tym momencie sobie go zakładamy, prawda? Żeby go ukryć, no chyba, że jesteście dorośli i na was to w ogóle nie widać, że to jest sztuczny kciuk, no to wtedy normalnie to pokazujecie i nikt nie zauważa tego, zwłaszcza z większej odległości. Można pokazać, że chusteczka zniknęła, wtedy można to ukryć tutaj, a później po prostu ściągamy go tak i wyjmujemy tak chusteczkę normalnie. Jeszcze raz tutaj ten ruch mamy, wkładamy do kciuka, o tak, przepychamy i oczywiście chusteczka jest w środku, cyk, znikamy, odkładamy i wyjmujemy z kciuka, kciuk ukrywamy, cyk i trzeba go potajemnie schować do kieszeni. A na przykład z solą. Co ja teraz nie będę nasypywał, ale nasypujemy. I znowu przepychamy. No i w tym momencie możesz zrobić tak, jak Smoudini to robił. Cyk, pyk, he. Siup. Coś takiego. Link w opisie. To już wszystko w tym odcinku. Życzę wam wszystkim szczęśliwego nowego roku. Możecie postawić łapkę w górę. To tyle. Do zobaczenia. Cześć.